Cześć. Dzisiaj będziemy mówić o tym, w co się bawić. Często większym problemem niż wybór ciekawego miejsca na wycieczkę okazuje się sama podróż i dojazd do docelowego miejsca. Często dzieci nie wiedzą, jak zająć się, czym się zająć w autokarze. Tak, no i mamy problem. Musimy tak zapewnić jakąś atrakcję, rozrywkę. Czasami jest tak, że dzieci nie potrzebują, bo doskonale same się dogadują, bawią, zajmą. Czasami jest tak, że mamy możliwość wyświetlenia filmu dzieciom, ale czasami jest tak, że one się po prostu nudzą. Więc dzisiaj kilka gier, które możecie wykorzystać w autokarze ze swoją klasą. Ja bym chciała zacząć od mojego ulubionego, czyli speed dating. Ja nie będę się powtarzała, bo już mówiłam o tym, na czym polega speed dating, więc odsyłamy Was do jednego z naszych poprzednich filmików o godzinach wychowawczych i tam jest dokładnie omówiona ta gra, ale również doskonale sprawdza się zarówno w autokarze, jak i wieczorem, kiedy po kolacji jest jeszcze za wcześnie, żeby wysłać młodzież spać, trzeba im zorganizować jakoś czas, więc też ta gra doskonale się wówczas sprawdzi. Z kolei moją ulubioną grą, która sprawdziła się właśnie na wycieczce takiej dłuższej w autokarze, była Mafia. Dzieci nie muszą chodzić, przemieszczać się w czasie gry, mogą się tylko odwrócić do siebie i już są w stanie doskonale się bawić. Super. Kolejną grą, którą można grać w parach, tak jak dzieci siedzą zazwyczaj w podwójnych siedzeniach, to jest gra, w której dzieci muszą układać dialogi, ale muszą w ten dialog pleść jakieś słowa, które i teraz. Możecie im sami wymyśleć te słowa i je po prostu powiedzieć. Możecie nawet na chybcika napisać na małych karteczkach jakieś przypadkowe słowa, które przychodzą Wam do głowy. Fajnie jest mieć jakiś taki zestaw ze słówkami. Ja mam jakiś tutaj przypadkowy zestaw kart, który wykorzystuję do wielu różnych gier, więc taki zestaw też można sobie zrobić i zawsze mieć przy sobie. I na każdej karcie są po prostu jakieś tam przypadkowe słówka, więc też można wykorzystać takie karty, każdemu dać po dwie karty i oni się potem mogą rotacyjnie tymi kartami znowu wymieniać. I teraz muszą ukryć te słowa w takiej naturalnej rozmowie z partnerem. Po zakończeniu rozmowy, można tutaj dać jakiś limit czasowy, na przykład 2 minuty, po zakończeniu rozmowy nawzajem trzeba zgadnąć, które słowa do rozmowy się wplotło. Ja Wam powiem w tajemnicy, że myśmy przed nagrywaniem filmiku zagrały w tą grę i ja zgadłam, że Ty miałaś słówka kawa, okulary i kawa, ale tylko dlatego, że ja grałam w tą grę pierwszy raz i nie wiedziałam, że trzeba to powiedzieć, ukrywając to, ten wyraz. No dobra, tak ci inaczej ja grałam. Mi o tym nie powiedziała, więc ja wprost powiedziałam kawa i okulary, więc nie było trudno. No dobra, ja musiałam wpleść do swojej rozmowy słowo gitara i aparat. I to może być rozmowa na temat naszego weekendu, na temat jakichś normalnych rzeczy. Ognisko można też skojarzyć z gitarą albo jakieś śpiewanie. Dokładnie, ale może być to też rozmowa o totalnie wymyślonych rzeczach, czyli na przykład wymyślamy, że jesteśmy dwoma jakimiś bohaterami kreskówki i rozmawiamy na jakikolwiek temat, więc tutaj też dowolnie, więc super gra. Spodobała Ci się, prawda, bardzo, żeśmy grały? Bardzo. No właśnie. Chętnie bym zagrała. Podobnie karty można wykorzystać w grze kim albo czym jestem, więc znowu możemy losować taką kartę i na przykład zgadywać. Albo mogą to być karty, albo dzieci mogą same przygotować, albo my możemy wcześniej też przygotować. Ale też mogą sobie nawzajem zapodawać, prawda, że na przykład ja wymyślam postać Tobie i Ty teraz zgadnij, co ja Tobie wymyśliłam. Kolejną grą będzie też wspominane już przez nas wcześniej 5 sekund, z tym, że teraz w prawdziwe 5 sekund z kartami, z klepsydrą nie dacie rady grać w autokarze, więc dzieciaki mogą sobie same nawzajem wymyślać hasła, do którego muszą dopowiedzieć 3 rzeczy z danej kategorii. Czyli na przykład podaj mi 3 rzeczy, których nienawidzisz. Albo podaj mi 3 rzeczy, które używamy do robienia mleka. Mhm. Albo podaj mi 3 rzeczy, które są potrzebne do upieczenia ciasta.
albo podaj mi 3 przedmioty szkolne, no i tak dalej, sami sobie wymyślają wyzwania, więc może to będzie nawet ciekawsze, bo mogą sobie nawzajem wymyślać tak. trudne rzeczy. I też jakby dotyczące, jakby takie ciekawe sytuacje, dotyczące jakby ich życia szkolnego, czyli na przykład powiedz, kto na przykład albo czego, nie wiem, z czego ktoś tam dostał jedynkę ostatnio, albo kto ostatnio, które osoby dostały, a, rzeczywiście. Dostały szóstki, czyli jakby dotyczące ich życia szkolnego, to myślę, że też ciekawe. Ja z kolei mogę zaproponować grę, która wiąże się ze skojarzeniami bądź przypominaniem sobie jakiejś sytuacji. Jedna osoba podaje jakąś rzecz, nazwę jakiejś rzeczy, przedmiotu czy nawet osoby, a druga musi przez jakiś czas cały czas o tym mówić. Może to być właśnie jakieś wspomnienie, które ostatnio miało miejsce, albo jakieś wydarzenie z filmu, czyli cały czas musi coś o tej rzeczy opowiadać. Aha, czyli co, na przykład ja Ci mówię kot, a Ty musisz minutę opowiadać o na przykład jakąś historię. Jechałam do szkoły i czarny kot przebiegł mi drogę i tak jak zwykle nie przynosi mi to pecha, tak, w tym dniu spóźniłam się do pracy, wylała mi się kawa na dziennik czy jakieś ważne dokumenty. A i tak przez dalej. Minutę po prostu nie możesz przestać tak. mówić. Rewelacja. Ja mam taką grę, zabawę, która jest bardziej integracyjna i może nam tak scalić cały nasz wyjazd klasowy, dlatego że jest to tworzenie poematu lub pieśni wycieczkowej. Czyli tak jak dzieci siedzą dwójkami w autokarze lub tam na końcu sławetna czwórka czy piątka, to dzielimy ich na te grupy i każdemu dajemy jedną zwrotkę lub dosłownie dwie strofy do napisania. Muszą się one rymować i zadajemy im jakiś konkretny temat. Czyli na przykład muszą opisać kolegę lub koleżankę z klasy, muszą opisać nauczyciela, muszą opisać miejsce, do którego jedziemy, muszą opisać pana kierowcę. I każde dwie strofy na koniec naszej wycieczki stworzą nam cały poemat. Oczywiście jak mamy jakiegoś fajnego nauczyciela muzyki razem z nami w ekipie, można podłożyć słowa pod jakąś piosenkę, można wymyślić melodię, ale u mnie sprawdzał się również sam poemat, który na końcu do zdjęć został zawsze dołożony do prezentacji, czy wrzucaliśmy na grupę facebookową, czy na bloga, żeby on wieńczył, że tak powiem, wspomnienia z całej wycieczki, więc też młodzież jest zajęta na jakiś tam czas wymyślaniem czegoś śmiesznego, rymowanego, a potem to wszystko razem może nam stworzyć cały jakiś bardzo tam fajny wiersz. Pomysł, czy bardziej właśnie ta prezentacja na koniec może nawet nagrać taką piosenkę i właśnie wrzucić do zdjęć. Dokładnie. Będzie to doskonała pamiątka. Bardzo. Myślę, że też taką rymowankę czy piosenkę można stworzyć już w drodze powrotnej, bo dzieci są pełne jakichś nowych tam wspomnień, przeżyć, wrażeń. I na pewno jakby będą miały dużo więcej do opowiedzenia. Tak. I myślę, że ta piosenka może być ciekawsza. Także można wykorzystać tutaj też w drodze powrotnej. I ostatnim takim pomysłem jest zabawa w sprzedawcę, czyli sprzedajemy jakąś daną rzecz wymyśloną, może to być przez nauczyciela, przeze mnie, bądź na przykład przez innego ucznia. Tutaj poleciłabym to bardziej dla starszych uczniów, dlatego że młodsze mogą mieć troszeczkę problem z kreatywnością i z wymyśleniem, ale może to być, czy właśnie sprzedaj, powiedzmy, kilogram szyszek, czy na przykład cukru, czy powiedzmy stary samochód. I co, i musisz namówić mnie, żebym tak. ja to od Ciebie kupiła, tak? Jakich argumentów użyjesz, żeby to wcisnąć. Kupić. Tak, żeby to wcisnąć. Także myślę, że tutaj starsze dzieci sobie z tym lepiej poradzą. Mogą to być dowolne rzeczy, to jest taka ćwiczenie na kreatywność, czyli jeśli chodzi czyli o wymyślanie tych przedmiotów. Co bardzo lubimy, tak. Tak, no. Jeśli chodzi o wymyślanie tych przedmiotów, czy nawet sposób właśnie sprzedaży. Rewelacja. Napiszcie nam na dole w komentarzach, czy Wy macie jakieś takie super gry, które sprawdzają się albo przy ognisku, lub w trakcie nudnego wieczoru na wycieczce szkolnej. A najlepiej takie, które sprawdzą się w autokarze. Mam nadzieję, że skorzystacie z naszych porad. Jeżeli nasze porady Wam się spodobały, zostawcie nam łapkę w górę, a my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.